Porozmawiajmy o jednostce miary, która nazywa się 1 Gram. Gram jest jednostką miary służącą do mierzenia masy. Zastanówmy się, co to jest masa. Na pewno słyszeliście słowo masywny, widzieliście też na pewno ptasie pióro i na pewno wiecie, że nie jest ono zbyt masywne. Jeżeli ktoś wam pokaże dla odmiany jakiś wielki głaz, taki super Kamlot, no to w przeciwieństwie do pióra jest on masywny. Z tych i z podobnych przykładów z życia codziennego łatwo zrozumieć intuicyjnie, co to znaczy masywny i co to jest masa. Można powiedzieć, że masa to ilość zawartej w przedmiocie materii. Masa mówi nam, ile w danej rzeczy jest materiału, materii, substancji. I masa powiązana jest z wagą, z tym, ile dany przedmiot waży. Masa przedmiotu i waga przedmiotu to nie jest to samo, ale są to wielkości z sobą powiązane. Później, kiedy bardziej wnikniecie w sprawy fizyki, dowiecie się, że masa i waga są powiązane, ale że są to dwie różne rzeczy. Masa i waga to nie jest to samo. Jeżeli umieścimy jakiś przedmiot na jakiejś planecie w jakiejś odległości od środka tej planety i nie będziemy zmieniać jego położenia, to jego masa i jego waga są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Jeżeli w tej samej odległości od środka tej samej planety, w tym samym miejscu znajdują się dwie rzeczy, to ta z nich, która ma większą masę, będzie też więcej ważyć. Na tej samej planecie dwa przedmioty o takiej samej masie, w tym samym miejscu, tak samo odległym od środka planety, będą miały też taką samą wagę, będą tyle samo ważyły. Może ktoś Was zapytać: ile gramów waży to pióro? Powinno się mówić, ile gramów masy ma to pióro. Albo ile gramów masuje to pióro. Tak czy inaczej, potocznie mówimy, ile gramów pióro waży, jest to ok, mimo że z naukowego punktu widzenia jest to trochę nieścisłe. Bo dopóki nie ruszamy się z Ziemi, dopóki znajdujemy się mniej więcej na tym samym poziomie, licząc na przykład od poziomu mórz i oceanów, a w sumie nawet jeżeli trochę się wzniesiemy ponad poziom morza, to nie jest aż takim błędem stosować te pojęcia zamiennie pojęcia masy i wagi. W życiu codziennym mieszanie tych pojęć specjalnie w niczym nie przeszkadza. Jednym ze sposobów na zmierzenie masy przedmiotu jest przytrzymanie go w ręce i zastanowienie się, ile on waży. Bo masa i waga są z sobą powiązane. Im więcej coś waży, tym ma większą masę. I odwrotnie. Im większa masa przedmiotu, tym będzie on ważył więcej. Powtórzę jeszcze raz, pod warunkiem, że pomiary przeprowadzamy bez ruszania się z ziemi, bez zmiany układu odniesienia itd. itd. Na lekcjach fizyki dowiecie się, albo może już wiecie, że masa i waga są różnymi pojęciami, ale że są blisko z sobą spokrewnione. Ok, to tyle na temat jednego grama. Inną sprawą dotyczącą masy i mierzenia masy jest kilogram. Widać w tym słowie przedrostek kilo. Na pewno spotkaliście się z nim wiele razy w swojej karierze edukacyjnej. Łatwo go spotkać, kiedy mówimy o jednostkach. Kilogram oznacza dosłownie 1000 gramów. Czyli zamiast powiedzieć 2000 gramów, można powiedzieć 2 kilogramy. Zostawmy te rozważania na chwilę i zastanówmy się, jak można zrozumieć ilość masy równą 1 gram, czy nawet parę gramów. A co dla odmiany oznacza ilość masy 1 kilogram, albo 10 czy nawet 100 kilogramów? Czym się różni gram od kilograma? W tym właśnie celu przygotowałem następujące obrazki. Jeżeli chcecie przekonać się, ile to jest 1 gram. To weźcie do ręki spinacz. Pozaznaczałem tu takie śmieszne wężyki, bo oznaczają one około albo mniej więcej. Spinacz nie będzie ważył dokładnie 1 gram. Może na przykład 1,5 grama. Może jakiś mały spinacz będzie ważył tylko 0,5 grama. Ale przybliżona masa spinacza daje nam pojęcie o tym, ile to jest 1 gram. I jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile na powierzchni ziemi waży przedmiot o masie 1 grama. To zwyczajnie weźcie spinacz do ręki i poczujcie z jaką siłą spinacz naciska na waszą rękę. Jeżeli chcielibyście przekonać się jak to jest być trochę bardziej masywnym niż spinacz, to ołówek jest bardzo dobrym przykładem. Jest on mniej więcej 5 razy bardziej masywny niż spinacz. Mam nadzieję, że to widzicie. Jeżeli weźmiecie 5 spinaczy do jednej ręki i jeden ołówek do drugiej ręki, to przekonacie się, że mają mniej więcej taką samą masę. W związku z tym ich waga też będzie podobna. Przechodzimy do masywniejszych spraw. Mysz polna. Masa myszy polnej jest w przybliżeniu równa masie czterech ołówków albo masie 20 spinaczy. Coś jeszcze masywniejszego? Może koteczek. Mały kociak w wieku paru tygodni będzie miał masę 200-300 gramów. Jak się przyjrzeć, to taki kociak ma taką masę, jaką mniej więcej 10-15 myszy razem. Mysz w porównaniu z małym kotkiem jest w przybliżeniu tej wielkości. Przejdźmy do rzeczy masywniejszych. Przejdźmy z setek gramów do zakresu tysięcy gramów, czyli do kilogramów. Dla jasności, to G tutaj to skrót od słowa gram. 1 gram, 5 gramów, 20 gramów. Przechodzimy do tysięcy gramów. Dobrym przykładem może być książka w twardej okładce. Taka jak ta. Oczywiście istnieją książki o wiele większe i masywniejsze, ale ta tutaj. Nie znam dokładnie jej masy, ale ma masę w przybliżeniu 1 kg albo inaczej 1000 g. To jest przedmiot o masie 1 kg, czyli 1000 g. Dorosły kot to 3 do 5 kg. W zależności od tego jak bardzo jest dorosły albo jaki duży. Dorosły kot to ponad 10 razy większa masa niż masa małego kociaka. W sumie to oczywiste. Dorosły człowiek to też ponad 10 razy większa masa niż ten sam człowiek, kiedy był bardzo młody. W przybliżeniu, oczywiście. Jedziemy dalej, do jeszcze masywniejszych rzeczy. Taki dorosły człekokształtny waży około 70 kg. Ten konkretny Homo sapiens waży prawie dokładnie 70 kg. W funtach to trochę ponad 160 funtów, bo 1 kg to z grubsza 2,2 funta. I jeszcze raz: funty to jednostki wagi. A kilogramy to jednostki masy. Jedziemy dalej. Istoty jeszcze masywniejsze niż człowiek. Na przykład dziesięciokrotnie masywniejsze od przeciętnego człowieka. Dobrym przykładem jest krowa. Ta konkretna krowa ma z grubsza licząc 750 kg masy. Wróćmy na początek do naszej skali. Ile spinaczy potrzeba, żeby ich masa w sumie była taka sama jak masa tej krowy? Może pomyśleliście sobie, że 750, ale pamiętajcie, że to jest 1 gram, a to jest 750 kilogramów, czyli masa tej krowy to 750 tysięcy gramów. Czyli potrzeba 750 tysięcy takich spinaczy, żeby miały w sumie taką samą masę jak ta krowa.